Najwyższy czas, aby się obudzić ze snu. Rzymian, 13 rozdział, 11 werset. Kolejny rok cennego czasu łaski już minął. Żyjesz w świecie, w którym czas ma kluczowe znaczenie. Stulecie to dużo czasu w historii. Sekunda to dużo czasu w koszykówce. Oceniamy teraźniejszość, analizujemy przeszłość i mamy nadzieję na lepszą przyszłość. Gdy codzienność spędzamy gorączkowo, to godziny wydają się sekundami. W niebezpieczeństwie sekundy wydają się godzinami. Kiedy wszystko idzie dobrze, brakuje czasu w ciągu dnia. Jeśli nie wszystko układa się po naszej myśli, to najkrótsza noc jest o wiele za długa. Dobre dni są zbyt dobre, aby mogły trwać, a złe dni nie są bynajmniej ostatnimi. Król Salomon powiedział: zbliżają się lata, gdy powiesz, nie mam w nich upodobania. Kaznodziei, 12 rozdział, 1 werset. Rozważając perspektywę starości i niedołężności, pisał o czasie rodzenia się i czasie umierania. A później dodał: żywi wiedzą, że umrą. Kaznodziei, 3 rozdział, 2 werset oraz Kaznodziei, 9 rozdział, 5 werset. Biblia uczy, że prawdziwym problemem człowieka jest wieczność. Narodziwszy się, nigdy nie przestaniemy istnieć, gdyż sama śmierć nie przerywa egzystowania duszy i nie przekreśla nieuchronności sądu. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Święty Bóg, o czym czytamy w Izajasza 57 rozdział 15 werset, bierze pod uwagę to, jak ludzie spędzają swój czas. Pan Jezus głosił opamiętanie w Izraelu prawie 2000 lat temu. Bóg był bardzo hojny, powstrzymując sąd nad złym światem, o czym czytamy w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Czas ucieka. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, który umarł za Twoje grzechy i powstał z martwych dla Twojego uniewinnienia. Oto teraz jest dzień zbawienia, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Jutro może nigdy nie nadejść. Dlaczego nie miałbyś zaufać Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, uwalniającemu cię od grzechów już teraz?